To jest i7-6700K. k Topowy procesor w 2015 roku, ale dzisiaj 4, rdzenie i 8 wątków to zaledwie i trójka. Jak się ma ten niegdysiejszy gigant w porównaniu do współczesnych konstrukcji? Pod filmem o topowym komputerze z 2015 roku bardzo wielu z Was miało mnie za złe, że naginam sobie zasady i zamiast tego właściwego topowego procesora, czyli i7-6700K używam sobie Haswella, bo moim zdaniem był bardziej popularny. Nadal uważam, że wybór takiej, a nie innej specyfikacji do tamtego filmu był właściwy, ale troszkę mi ten Skylek nie dawał spokoju i stwierdziłem, że wrócę do niego, bo jednak nie dałem mu tej szansy obronić honoru 2015 roku. Wydaje się tak niedawno, ale szósta generacja procesorów Intel Core ujrzała światło dzienne prawie 10 lat temu. Zupełnie nowa architektura Skylake na świeżych jeszcze wówczas 14 nanometrach, pamięć DDR4 i praktycznie brak godnego rywala ze stajni AMD. I siódemka 6700K konkurowała właściwie tylko ze swoimi poprzednikami, bo pod kątem wydajności IPC nie tylko Hazuele, ale Sandy i Ivy Bridge biły efiksy czerwonych. 4 rdzenie i 8 wątków w tamtych czasach to już procesory do zastosowań półprofesjonalnych, a nawet więcej i istne potwory do gier. Nic dziwnego więc, że na premiere nie było tanio: ponad 1600 zł, co w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze daje okolice 2500, czyli mniej więcej tyle, ile trzeba obecnie dać za I9 14900K. Dziś taką i7 można dostać na rynku wtórnym za około 350-400 czyli przedział cenowy współczesnych, budżetowych procesorów o takiej samej ilości rdzeni i wątków. I przy okazji propsy dla sprzedającego za artystyczne zdjęcia. Przykładowo i3-12100F. W momencie, w którym nagrywam ten film kosztuje 359 zł, a AMD ma czterordzeniowca już za dwie stówki bez złocisza. Niestety nic naprawdę współczesnego, bo mowa o Ryzenie 3-3100, czyli prawie pięcioletni proc na podstawkę AM4, ale jednak cena robi swoje. Dodając do tego ceny płyt głównych, najtaniej wychodzi zestaw na Ryzenie, ale niewiele drożej: kupimy Skylake'ową I7 na sensownej Z170. -tce. A gdyby się potargować, dałoby zapewne radę zejść poniżej 500. stówek. I trójka 12 generacji, natomiast w komplecie z płytą to okolice 700 zł, czyli najdrożej. Czy z najwyższą ceną idzie zatem w parze najlepsza wydajność? A może stara platforma ma w sobie jeszcze trochę życia? Przekonamy się dziś razem, ale zanim ponad 75% widzów bez subskrypcji to naprawdę dużo. Jeśli zaliczasz się do tej grupy, to spróbujmy zejść chociaż do 70%, co wiesz co kliknąć. Długo zastanawiałem się nad kartą graficzną do testu. Nie chciałem tu pchać 4090, bo to mocno nierealny scenariusz, ale jednocześnie potrzebowałem czegoś, co troszkę nasze procesory spodzi i padło na RTX 4070. Karta nadal za mocna, ale Niżej nie chciałem schodzić, bo PCI Express 3.0 mogłoby lekko zdusić 4060 kti i przekłamać nam wyniki. A w związku z tym, że wszystkie procesory obsługują ten sam rodzaj pamięci, testy przeprowadzimy na jednym 16-gigowym zestawie DDR4 3600 CL17 od Kingstona. I zaczynamy, drodzy Państwo. Tradycyjnie na pierwszy ogień idzie Cinebench R23. I trójka gniecie tutaj wszystko, zarówno w teście wielorodzeniowym, jak i w wydajności pojedynczego rdzenia. Jest bezkonkurencyjna. Wydawać by się mogło na tym etapie, że pozamiatane, ale założyć tak po jednym teście byłoby wielkim błędem. Na drugim miejscu Ryzen. Wynik pojedynczego rdzenia na podobnym poziomie co i siódemka, ale w teście multi jest trzy stówki do przodu. Dalej Time Spice palety 3D marka i mamy częściową powtórkę z poprzedniego testu, bo zestaw z i trójką mocno do przodu przed wszystkimi. Ale Ryzen i 9-letnia i 7 na zbliżonym poziomie. To teraz zobaczmy co w grach. Teoretycznie procesory powinno się testować na ustawieniach niskich, ale chciałem zachować trochę bardziej życiowy scenariusz i benchmarki robiłem na wysokich. Z tak mocną kartą różnice i tak będą zauważalne, i faktycznie są. Już po nagraniu przebiegu testowego widać gołym okiem, że Ryzen zostaje w tyle w Black Myth Wukong, ale Stara i Siódemka radzi sobie całkiem, całkiem. Wynik zaledwie dwie klatki gorszy od współczesnej i Trójki z czterema rdzeniami Performance w końcu, a po OC na 4,5 GHz, które Skylake przyjmuje bez zająknięcia mamy prawie 7% lepszy wynik. Przyznajcie, kto z Was spodziewał się takiego zwrotu akcji? Ja nie. Dalej CS2, czyli tytuł mocno procesorowy i jedyna gra testowana na niskich, ale tutaj tak trzeba. Jak poprzednio widać, że Ryzen, choć radzi sobie całkiem dobrze, zostaje w tyle za Intelami. Żaden z procesorów nie leci na 100%, co prawda, ale tutaj liczy się bardziej wydajność i PC, A ten i siódemka ma najwyraźniej cały czas w porządku, bo nie ustępuje i trójce na ustawieniach stokowych, a po OC wyprzedzają o 2%. Ryzena nie podkręcałem, bo potencjał mojej sztuki był praktycznie zerowy. Cyberpunk 2077 znacznie mocniej dociska już nasze czterordzeniowce i widać jednocześnie, że procesory są wąskim gardłem dla karty graficznej, czyli dokładnie taki scenariusz o jaki nam chodziło, mimo wysokich ustawień. Na wykresie Ryzen znów w tyłach, a i trójka byłaby najszybsza gdyby nie możliwość podkręcania wiekowej i siódemki, która po OC wyprzedzają o dwie klatki. Doom Eternal chodzi jak złoto na wszystkich zestawach i powiedzcie mi tak przy okazji, jak to jest, że można zrobić tak piękną grę z niskimi wymaganiami nawet po włączeniu RT, która uruchamia się w kilka sekund, a potem wychodzi Starfield. Ale wracając, przebieg testu jest tu na tyle dynamiczny, że nie widać zbyt wielu różnic, ale za moment zobaczycie je na wykresie. A na nim powtórka z rozrywki, czyli i7 po OC znowu na topie. Teraz Forza Horizon 5. Ta gra również lubi zasoby procesorowe i ładnie pokaże nam różnice bez schodzenia na najniższe ustawienia. Tam gdzie są przynajmniej, bo i trójka z i siódemką idą łeb w łeb. Ale zwracam również Waszą uwagę na pobór mocy procesorów. Tutaj już mamy rozbieżność to sporą na korzyść nowego procesora. A na wykresie powtórka z rozrywki, czyli podkręcona i siódemka na topie, a Ryzen w tyłach. Szkoda troszkę, że Ryzen 3 3300X pojawił się, pozamiatał wszystko i zniknął, bo ten procesor dużo skuteczniej broniłby honoru AMD. I dalej kolejny Horizon, ale z trochę innym gameplayem. Tutaj niewiele się zmienia w kwestii wyników w porównaniu z poprzednimi grami, więc pozwólcie, że chwilę jeszcze pomówię o wątku budżetowych procesorów AMD, których obecnie praktycznie nie ma. Straszna szkoda, bo Ryzeny zarówno na AM5, jak i AM4 mają świetną wartość i na pewno znalazłyby odbiorców. A nie zanosi się, żeby czerwoni cokolwiek chcieli w tej materii zmieniać. A teraz, wasz ulubieniec, Jaguar, wściekły pies. Nagrania z przebiegów testowych wskazują na powtórkę z rozrywki, i do pewnego stopnia tak właśnie jest, bo ponownie mamy rajzyna w tyle, a i trójkę szybszą od stokowej i siódemki, ale uwaga, uwaga, w tym tytule przebiła ona również Skylake'a po OC. Niewiele, ale jednak. Przyszedł również czas na wspomnianego wcześniej Starfielda. Nie bez powodu tytuł ten znalazł się w testach. Gra lubi bowiem zasoby procesorowe, chyba nawet bardziej niż graficzne, i widać to po nagraniach. Karta jest bardzo mocno duszona przez małą ilość rdzeni i umiarkowaną wydajność naszych procesorów. Zwłaszcza Ryzen ma tutaj problemy, co widać na wykresie. 1% low poniżej 30% to już słabo. I oczywiście żaden test nie byłby kompletny bez benchmarku Wiedźmina, więc oto wjeżdża Geralt cały na szaro. Gra chodzi dobrze na wszystkich zestawach, żaden procesor nie ubija jakoś mocno karty graficznej, frame time y się zgadzają, a wyniki mniej więcej takie jak wcześniej z tą różnicą, że i trójka się obroniła i jest do przodu nawet po podkręceniu i siódemki. O jedną klatkę, ale nadal. I słuchajcie, powiem Wam, że osobiście jestem mega zaskoczony wynikami, bo wyciągając średnią ze wszystkich testowanych gier, nawet bez OC, wynik prawie 10 dziesięcioletniego procesora w zestawieniu z współczesnymi jednostkami jest świetny. 14% szybciej od Ryzena, który wyszedł prawie 5 lat później i niecałe 4% wolniej od procesora, który premierę miał zaledwie 2 lata temu. Po podkręceniu wygląda to jeszcze lepiej, a nie wysilałem się jakoś szczególnie, żeby wycisnąć z i7 ostatnie gigaherce, więc gdyby tak nad nią posiedzieć, mogłaby wykręcić jeszcze lepsze cyferki, naprawdę imponujące, albo słabe z punktu widzenia współczesnych procesorów, zależy jak na to patrzeć. Tak czy inaczej, nie powiedziałbym może, że lepiej kupić dziesięcioletnią i7 niż współczesną i trójkę, bo jednak Z170 robi się już wiekową platformą i ma swoje ograniczenia, ale gdybym szukał czegoś w tym przedziale cenowym i znalazł dobrą okazję, na pewno warto ją rozważyć. Nie ma natomiast kompletnie sensu przesiadka z i7 Skylake na współczesną i trójkę, gdyby ktokolwiek się nad takim manewrem zastanawiał. Okazuje się, że rdzenie performance wcale nie są takie szybkie, jak nam się wydawało. Bez szalonych taktowań i wspomagania rdzenia E wielkiego postępu tutaj już nie widać. A dodam jeszcze, że i trójka ma więcej pamięci podręcznej Smart Cash. Aha, musimy jeszcze chwilę pomówić o mniej ciekawych rzeczach, a mianowicie zużyciu prądu. Ryzena tłumaczy trochę kaganiec. 45W pod pełnym obciążeniem to naprawdę mało, ale w grach i trójka nie wciągała wiele więcej, także chociaż na tle czerwonych procesor ten wypada dobrze. I siódemka Skylake ma największy apetyt na prąd, który faktycznie odstaje jak na dzisiejsze standardy, ale nie przekraczamy 100W po OCE, więc nie ma źle. I tak oto prezentują się cyferki, ale są to takie suche cyferki, podkreślam, skonstruowane testy w taki sposób, żeby pokazać jak najbardziej różnicę między procesorami, a nie jest to do końca życiowe przedstawienie tego, jak wygląda użytkowanie takiego procesora. I tutaj pytanie do Was: ile osób jeszcze pośród Was dalej siedzi na czterorodzeniowcach gdzieś z okolic właśnie 2015 roku, a może nawet wcześniejszych? Napiszcie proszę w komentarzach, jakie to są dokładnie procesory. Z jakimi kartami macie je sparowane? Jak wygląda wydajność w grach? Jak tego się użytkuje tak na co dzień? W przygotowaniu jest już kolejny test, w którym to weźmiemy pod lupę. Zbliżoną architekturę do tego Skylake'a, natomiast z znaczną ilością rdzeni niż i7K 6700K w porównaniu do współczesnej architektury, ale możecie również napisać w komentarzach jakie procesory z przeszłości chcielibyście zobaczyć na kanale, porównywane do jakichś nowszych procków. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, jeśli podobał Wam się ten film, kliknijcie również subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego kolejnego, a teraz już dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się niebawem, do następnego.